Hello, witajcie YouTube i wszyscy wariaci, fani, figurek świata Marvela, DC i tak dalej, pozdrawiam. Dzisiaj mam dla was legendę DC Universe i legendę DC komiksów, Człowiek ze Stali, Superman, w wersji Red Superman, po transformacji. Może tak, powiem dwa słowa, bo jest to na pewno Superman. Nie wiem akurat dlaczego jest czerwony, bo jest jeszcze wersja niebieska, tylko oj, sorry, nie wiem tylko dlaczego ten jest czerwony, bo pamiętam, że jak jeszcze byłem młodszy, to ostatni komiks jaki wyszedł, to był Batman i Superman. Oni się połączyli, ponieważ ponoć nie opłacało się w naszym kraju wypuszczać jednego i drugiego, więc w jednym komiksie mieliśmy i Batmana i Supermana. Z reguły było tak, że jak przeczytałeś, poglądaj sobie komiksy Batmana, to znaczy strony z Batmanem, to później była przerwa, jakaś reklama i zaczynał się Superman. I tam później było przedstawione to w ten sposób, że nasz Superman oczywiście tym standardowym niebiesko-czerwonym stroju z pelerynką. Zaczęło się coś z nim dziać, przedostały go siły, ble, ble, ble. Zaczął być tak silny, że jakoś tam nie mógł w naszym wymiarze wytrzymać, no i po prostu zmienił swoją postać i tam jego kumpel doktor jakiś tam mu dał strój elektroniczny, coś tam, który po prostu utrzymywał go w tym wymiarze, no i powstał nowy Superman, nowe logo. W ogóle nie miał peleryny, tam zostawiał za sobą tylko taki ślad jakiejś tam energii, prawda, takie płomienie, tak jak tutaj. Tylko że był niebieski, z tego co ja pamiętam, a ten akurat wpadł mi ręce czerwony. Nie wiem dlaczego czerwony, więc tutaj dalej nie będę się wypowiadał, bo nie mam zielonego pojęcia. Ale cóż, nieważne. Ważne, że jest jaki jest. Osobiście świetnie mi się podoba. Świat DC, jak zawsze się powtarzam, powtarzał się będę. Figurka jest standardowa, nie ma tam jakichś super udziwnień, czy coś tam innego. Aczkolwiek, co mogę powiedzieć. Fajnie jest odzorowane, widzicie zygzaki, ślady takie bardzo takie ostre, takie jak błyskawica, bo on ponoć tak latał jak błyskawica właśnie, też był szybki, mocny i tak dalej, widać to takie odstające fajne płomienie, to też bardzo fajnie wygląda, z tyłu to też jest bardzo fajne zrobione, bo jest SK też, tylko taki znak SK jest całkowicie, nie wiem czy to będzie widać, bo trochę gówniane światło. Taka eska też spaląca się. I on jeszcze miał na ramionach, tutaj zakładało się mu takie te dodatkowe, takie też miał takie płomyczki, tutaj mu wychodziły, ale gdzieś tam mi się zginęło, jak mówię, ja zawsze się tłumaczę tym niestety za detalami, ja nie przepadam. To znaczy w sensie, dla mnie liczy się figurka, nie tam, że jest jakiś tam młotek, tarcza czy coś, figurka jest najważniejsza. I cóż, to charakterystyczne S Supermana oczywiście zostało jak najbardziej. Spójrzcie, on widać, że tak jak w innych figurkach gdzieś to było też, nie wiem, tam jakiś był człowiek też, nie wiem, czy Manta, czy ktoś, nie, Manta nie, on miał inną tą, ale też widać, że taki ma hełm jakby tutaj, prawda, wycięte, włosy mu zostają tylko, spójrzcie, tutaj górą, włosy, tyle mu zostało z tych swoich pięknych, czarnych włosów i spójrzcie, białe oczy, wredna mina, no nie wiem, no tak mówię, no nie będę się wypowiadał, tutaj też brewki są zaznaczone, czyli też coś tam widać, fajnie zrobione, no i cóż, jak już mówiłem wcześniej, te fajne strzałki mu zostały. One się ciągną tu od nóg aż do kolan, poza kolana, nawet niżej. I co, artykulacje wiadomo, DC ma dość sporą, szpagat bez problemu może zrobić. Ręka, wszystko się kręci dodatkowo, rusza się, tak jak w każdym standardowym DC, ale przedstawiam zawsze, więc i teraz przedstawię łokcia, kolana i tak dalej, tylko to mnie zastanawia, dlaczego czerwony, nie wiem, nie znam tej historii, nie zagłębiałem się, powiem wam szczerze. Ale uważam, że ja byłem przyzwyczajony do starego Supermana. Więc to trochę takie było dla mnie dziwne. Ale powiem wam, że później miałem jeszcze kilka odcinków, kilka komiksów z tymi odcinkami, prawda, połączonego Batmana i Supermana. I powiem wam, że naprawdę fajnie to im wyszło. Tylko że tak jak mówię, no historia nie może się tam toczyć nie wiadomo ile. Nie wiem jak to się później potoczyło, ale później gdzieś znalazłem komiksy też z Supermanem, ale już starym wydają, czyli dobra czerwona peleryna. I cóż, niebieski kostium, niebieskie gacie z czerwonymi wstawkami, SK, wiadomo, standardowa. Także cóż mogę powiedzieć, no, figurka bardzo fajna, podoba mi się, aczkolwiek jednak jestem fanem, zatwardziałem może nie, ale jestem takim dość większym fanem właśnie tego starego, poczciwego, klasycznego Supermana. DC Universe Classic Red Superman. Cóż, ocencie sami. Liczę na łapkę w górę. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się.